Przepraszam. Jak pan oceni ten mecz w wykonaniu zarówno drużyny z Podbrzeżowej, jak i drużyny z Polski? No jakby ocenił, no wygraliśmy, to jest główne. Jak na początku mówiliśmy o tym, że każdy mecz jest ważny, to i ten był ważny. Sami państwo widzieli, że niestety te tory nie są takie, jakby oczekiwaliśmy, że będą bardzo dobre albo super wyniki. Trochę jesteśmy też zaskoczeni, że ten drużynowy wynik nie jest taki wysoki. No jesteśmy szczęśliwi, że wygraliśmy i jedziemy dalej. Wynik Wilmosza Zawarki chyba zawiódł, nie wiem jak was, ale zawiódł troszeczkę tutaj polskich kibiców, którzy są przyzwyczajeni, szczególnie z tych relacji internetowych. Zawodnik, który gra 700, grubo ponad 700, właściwie gra średnio 680. Tutaj ledwo 600 przekroczył. To było zaskoczenie dla samego zawodnika również? Pewnie. Musimy powiedzieć, że nie jest dzisiejszy mecz, nie jest tym, jak powiedzieć, topem sezony. Znaczy, że to przygotowanie całej drużyny i wszystkich zawodników nie jest na dzisiejszy mecz. Jak wiemy, te topy są gdzieś indziej. My mieliśmy powinność dzisiaj zwyciężyć tutaj, uzyskać te dwa punkty, żeby powiedzieć, drużynowe i spokojnie się przygotować do następnego mecza. Wilmosz, niestety dzisiaj nie udało się zrobić jakiś piękny wynik dla kibiców, którzy oczekiwali, wszyscy zawsze oczekiwają od niego te najlepsze wyniki. No, to jest tak samo człowiek, jak wszyscy ostatni. Ale mieliście możliwość również sprawdzenia tych zawodników, których raczej w protokole meczowym, przynajmniej słowackiej ligi, nie widać. Erik Kuna i jeszcze zawodnik, który zmieniał chyba właśnie Erika, tak? On nie gra w pierwszej drużynie. Wadowicz. Wadowicz, tak? To rozumiem, że ich sprawdzacie w kontekście ewentualnie kolejnych sezonów? Pewnie, jak mówimy, w Podbrzeżowej mamy kilka manczaftów, to jest drużyna A, B i C. I Erik Kuna, Wadowicz i Pasiak grają w drużynie B. Znaczy dzisiaj wszyscy troje grali tutaj, pewnie było to tak też trochę taka próbka na następne mecze. No oni są jakby pewną częścią tego międzynarodowej drużyny Podbrzeżowej, bo tak musimy to traktować. Widzimy, że oni nie są zawodnicy taki, żeby nijaki. Wszyscy są już byli mistrzami świata, w czymś są reprezentanci Słowacji i chcemy z nich wychowywać naszych najlepszych zawodników. Znaczy muszą grać i takie mecze, jaki był dzisiaj. Ja zauważyłem w ogóle bardzo duży postęp Tomasa Pasiaka. No to jest zawodnik, tak jak pan mówi, bardzo doświadczony, ale gra jednak w drużynie B. Rozumiem, że ostatnie jego wyczyny, chociażby na Mistrzostwach Świata, grał bardzo, bardzo fajnie, widowiskowo przede wszystkim. Wiele osób komentowało mi, że to jest zawodnik, który mi się podoba, bo jest taki ekspresyjny, fajnie się lubi cieszyć. Rozumiem, że to jest zawodnik, z którym wiążecie duże nadzieje na przyszłość. Pewnie. Musimy się powiedzieć tak, że nie można traktować, że drużyna B jest coś słabiutkiego, bo w naszej lidze są na trzecim miejscu, to znaczy, że w ekstra lidze słowackiej. To jest drużyna bardzo, bardzo silna i jest to, poprawdzie powiedzieć, jest bardzo dobrym jakby takim źródłem dla drużyny A albo do tego międzynarodowej drużyny Podbrzeżowej. I dlatego jest ta praca taka wspólna dla wszystkich. Nie możemy traktować, że to A to B, bo to dzisiaj może być B, jutro już A. Nikt nie wie, jakie tam zdrowie będzie u zawodników, dlatego musimy mieć tą drużynę taką wielką. No już powoli będziemy kończyć naszą relację, będziemy kończyć mecz oficjalnym podaniem wyniku. Ja życzę w imieniu naszej redakcji, czyli LifeRengle.net, myślę, że wszystkich Polaków, wam dobrej gry w Champions League, żebyście zdobyli trzeci tytuł z rzędu. Na pewno będziemy was obserwować, a mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się na torach i troszeczkę większe fory uzyskamy od was. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia.